tego czasu wiele szumu w prasie, w radiu, w telewizji narobiła sprawa Czaji, a właściwie Czaja Wagner. Nie było tutaj w moim przekonaniu żadnej sprawy, było tylko konsekwentne realizowanie tego, co sobie kiedyś nakreśliliście. Wiesiek przyszedł do kadry na 2 lata przed Mistrzostwami Świata jako zawodnik o fenomenalnych warunkach fizycznych i o odwrotnej ilości umiejętności. Wszyscy trenerzy włożyli ogrom pracy, żeby doprowadzić go na ten poziom, na jaki był. I trzeba powiedzieć, że tylko i wyłącznie dzięki pewnym ustawieniom taktycznym on potrafił swoje minimalne umiejętności sprzedać. I to sprzedać bardzo dobrze i efektownie w grze. Wiesiek, występując w zespole drugoligowym, w moim przekonaniu nie miał warunków do takiej pracy treningowej, żeby podnosić swoje możliwości. W związku z tym zaproponowałem Wieśkowi, żeby wybrał sobie dowolny klub pierwszoligowy. Wiesiek zgodził się na grę w kuchni. I dzień przed spotkaniem ligowym Wiesiek wysyła do klubu pismo, w którym informuje, że nie będzie grał, ponieważ klub, podkreślam klub, nie załatwił spraw związanych z przejściem Wieśka z Politechniki Częstochowskiej do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ile ty, Wiesiu, miałeś czasu na to, żeby się o tym dowiedzieć? A on mówi, no proszę pana, 6 tygodni. W związku z czym powiedziałem, że według mnie to twierdzenie jest absolutnie niewystarczające i że proszę go, żeby na spotkaniu ligowym wystąpił, bo jeśli nie wystąpi, to ja go nie widzę reprezentacją PiS. I to spotkało się z krytyką ludzi, którzy są ze sprawą nieobeznani. Członek kolektywu zgranego, walczącego jakąkolwiek stawkę, za 5-12 stawiać swoich kolegów, kierownictwo, trenerów przed faktem dokonanym. Wiesiek stracił zaufanie, bo ja nigdy nie mogę wiedzieć, czy jeśli za 5 minut będzie spotkanie finałowe, na przykład na olimpiadzie, a Wiesiek mnie powie, proszę pana, jak będzie to i to, to ja zrobię to i to. Dla mnie taki zawodnik po prostu przekracza podstawowe normy etyczne. Nie ma miejsca w takim kolektywie, który ma walczyć o złoto na olimpiadzie. Mistrzostwa świata obserwował jeden z najlepszych siatkarzy Stanów Zjednoczonych, a obecnie menadżer nowo powstałej ligi zawodowej. Zaoferował on naszym 7 czy 8 najlepszym zawodnikom bardzo korzystne kontrakty. Jedynym zawodnikiem, który z tego kontraktu skorzystał, był Staszek Gościniak. Jak wiadomo, Staszek został wybrany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Świata. Nigdy zawodnik w grach zespołowych sam nie jest w stanie wypłynąć na tle kolektywu, jeśli nie będzie odpowiednio dobrana taktyka, jeśli inni zawodnicy nie będą wykonywali funkcji, które złożą się na to, że Gościniak błyszczy. Gościniak wstawiony do zespołu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który hoduje zupełnie innej taktyce gry, nie miałby prawa bycia na boisku. Nie chodzi o to, żeby umniejszać umiejętności Staszka. Ja osobiście nie mam nic przeciwko zawodowej siatkówce, która może, jak w tenisie na przykład, stać się podstawą rozwoju tej dyscypliny sportowej. Na to, że Staszek zdobył Mistrzostwo Świata, złożyły się wielomilionowe nakłady całego społeczeństwa, trud kilkuletniej pracy trenerów, działaczy, wszystkich ludzi oddanych siatkówce i nie widzę żadnych powodów, żeby z tego ogromnego kapitału społecznego i materialnego miał korzystać kto inny, a nie my. Staszek po Mistrzostwach Świata cały czas twierdził, że już nie czuje się na siłach podołać obowiązku reprezentanta Polski. Oczywiście ja mam w tym swój udział, ponieważ stwierdziłem, że z obiektywnych przyczyn nie widzę Staszka jako zawodnika podstawowego w pierwszej szóstce. Staszek miał zapewnione miejsce w 12 na olimpiadzie w Montrealu.
cały czas twierdził, że wycofuje się z życia sportowego. I naraz wyjechał do Stanów. Poszukał nas wszystkich, cały kolektyw. Mówił co innego, a zrobił co innego. Zebrane dowody w sposób jednoznaczny wykazały, że musiał zostać zdyskwalifikowany jako amator. Podkreślam słowo niestety, bo uważam, że nie jest to właściwe i odpowiednie zakończenie kariery dla zawodnika, który tyle w końcu dla tej dyscypliny. Interpretará el himno del país campeón, Polonia.